Joanna Opozda sprzedaje spodnie z poliestru i wiskozy za 1000 zł. Marka Love & More zaprosiła Joannę Opozdę do współpracy. Ta współpraca ma opierać się na tym, iż Joanna będzie inspiracją, konsultantką i modelką, co generalnie oznacza po prostu, że ma ona sprzedać kolekcję, kiedy ta będzie już wyprodukowana, a nie, że tak naprawdę ma jakiś realny wpływ na to, jak kolekcja wygląda. No i internet, słuchajcie, oszalał. Internet zastanawia się nad tym, jak to jest możliwe, że za cenę 950 zł, czyli za cenę, która teoretycznie można by pomyśleć, że powinna być nakładana tylko i wyłącznie na produkty luksusowe, Joanna decyduje się sprzedawać wiskozę zmieszaną z poliestrem. Cześć, mam na imię Ania. Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad tym, czym jest luksus. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego kupujemy produkty luksusowe oraz zastanawiać się nad tym, czy w ogóle powinniśmy. Zapraszam. What is the difference, Potter, between H&M and Balenciaga? There is no good and evil. There is only Balenciaga. A skoro już mówimy o luksusie, to wiecie, kto się na nim mega zna? Wielorazówka, bo jej produkty są mega luksusowe. Jeśli szukacie mega luksusowego i przy okazji świetnej jakości kremu, to ja gorąco polecam Liossi, które właśnie jest w wielorazówce, według mnie bardzo luksusowe. Potrzebujecie koszuli? Mega luksusowa koszula lniana z wielorazówki będzie idealna na lato. Polecam. I nawet jeśli luksusem, którego poszukujecie, jest proszek do prania, to go również znajdziecie w wielorazówce. Gorąco polecam. Pamiętajcie korzystać z mojego kodu ANIA10, aby uzyskać 10% zniżki na swoje luksusowe zakupy. A tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Balenciaga to marka luksusowa, która stała się mega popularna w związku z tymi butami i w związku z tą kampanią, o której zrobiłam inne wideo, ale nie o tym dzisiaj. Te buty były mega hitem. Wszystkie sieciówki wypuściły ich repliki i można było mieć wrażenie, że tak naprawdę każda osoba na ulicy je nosi. Ja ich nie nosiłam, mnie się nie za bardzo podobają. Czemu tak się stało? Czemu wszyscy chcieli je mieć? Można by pomyśleć, że te buty były jakieś dużo lepiej wykonane, dużo lepszej jakości niż inne tenisówki, które są na rynku, ale nie. So now that we've got it cut in half, our Balenciaga's BS, I would say pretty clearly you're not paying for any type of material science, any type of quality of materials or durability or comfort. You're strictly paying for the Balenciaga name. Tak więc czemu? Czyżby tylko i wyłącznie dlatego, że ten produkt kojarzył nam się z marką luksusową? I co w ogóle marka luksusowa może znaczyć, skoro, jak udowodnił już mój kolega na YouTubie, nie oznacza to jakości? Luksus, z łaciny zbytek, nadmiar, przepych, to termin opisujący kategorię dóbr materialnych bądź usług wyróżniających się wysoką ceną, wysoką jakością wykonania oraz trudną dostępnością dla odbiorcy. Na ogół produkty luksusowe kierowane są, reklamowane są do bardzo wąskiej grupy odbiorców, przez co można mieć wrażenie, iż są one niesłychanie ekskluzywne, ponieważ tylko małe grono osób może sobie na nie pozwolić, czy ze względu na to, że są one bardzo bogate, czy ze względu na to, że są one mniej dostępne, jako iż sklepy z takimi dobrami luksusowymi nie znajdują się wszędzie i nie oferują wysyłki w każde miejsce na ziemi. Znaczenie słowa luksus zmieniało się na przestrzeni lat i to, co dla starożytnych Rzymian oznaczało niezbyt pozytywne, pyszne zachowania i zbyt dużą dbałość o dobra materialne, które były naokoło nas, na przestrzeni lat zmieniło się w dobra, które były fajne, które były pożądane i które wszyscy chcieli mieć. Jeśli miałabym szukać powodów, dla których słowo luksus przeszło taką transformację, to tych powodów szukałabym przede wszystkim w tym, że zmienił się nasz stosunek do dóbr materialnych na przestrzeni lat i ten stosunek do dóbr materialnych zmienił się głównie ze względu na to, iż pojawił się kapitalizm, który na obrocie dóbr się opiera. Innym mega ważnym powodem, bez którego ta transformacja nie miałaby w ogóle sensu, było również to, iż pojawiła się nowa grupa społeczna, nowa klasa społeczna kapitalistów, ludzi, którzy byli mega bogaci, często dużo bogatsi niż arystokracja i którzy przy okazji nie byli w żaden sposób potrzebni gospodarczo, którzy nie mieli żadnej funkcji oprócz tego, iż posiadali kapitał, czyli ludzie, którzy po pierwsze mieli olbrzymie ilości pieniędzy, a po drugie mieli olbrzymie ilości czasu i też właśnie w związku z tym mogli poświęcać czas na wydawanie pieniędzy i na obnoszenie się tymi pieniędzmi i właśnie to decydowali się robić. W 1899 roku pan, który nazywa się Thorstein Velben, wydał książkę pod tytułem The Theory of Leisure Class i ta książka omawiała właśnie tą konkretną grupę społeczną. Grupę ludzi, których jedynym celem, sensem życia było wydawanie pieniędzy na zbytki, które w żaden sposób nie były im potrzebne, ale które w jakiś tam sposób symbolizowały ich bogactwo
I ta pozycja, słuchajcie, mega fascynująca. Welben opowiada na przykład o tym, jak bogactwo czy sama pogoń za bogactwem zmienia nasze zachowanie. Opowiada o współczesnych panach dworu, o biznesmenach będącymi właścicielami środków produkcji. Opowiada o tym, jak oddawali się oni nieproduktywnym ekonomicznie praktykom ostentacyjnej konsumpcji i rzucającego się w oczy wypoczynku. Mega ważny aspekt, na który Welben zwraca uwagę, to fakt, iż klasy wyższe w tamtym okresie potrzebowały konsumować w tak bardzo intensywny sposób, aby ta konsumpcja rzucała się w oczy wszystkim i aby była ona takim naocznym dowodem tego, jak bardzo bogaci oni są, jak dużo pieniędzy oni mają i jak bardzo bezużyteczne ekonomicznie życie prowadzą. Dziś żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym. Każdy z nas chce mieć więcej. Powiedzenia typu zastaw się, a postaw się to są jedne z tych, które najczęściej padają z ust ludzi. Nie wiem, czy najczęściej, ale to są jedne z tych, które pojawiły się właśnie po to, aby zobrazować to, jak bardzo chcemy pokazać, że jesteśmy bogaci, że mamy pieniądze i jak bardzo chcemy, aby społeczeństwo, które jest naokoło nas, oceniało nas przez pryzmat tych dóbr materialnych, które mamy. Nasze ciała stały się słupami reklamowymi i możliwe, że właśnie w związku z tym my staliśmy się dumni za każdym razem, kiedy możemy pokazać, jakiej marki odzież mamy na sobie. I w związku z tym można by wręcz powiedzieć, że podzieliliśmy się na takie plemiona, nie? Mamy plemię ludzi, którzy noszą koszulki Lacoste. Mamy plemię ludzi, którzy noszą ciuchy od Tommy'ego Hilfigera. I mamy plemię dziewczyn, które noszą torebki Michaela Korsa, które stały się mega popularne. No więc właśnie, jesteśmy słupami reklamowymi i skoro już wiemy o tym, że mamy pokazywać jakieś nazwy firm, to chcemy pokazywać jak najlepsze nazwy firm, no bo kto chciał by być słupem reklamowym jakiejś taniej badziewnej odzieży. No raczej chcemy pokazywać wszystko co najlepsze, prawda? I żeby było jasne, ja nie uważam, że jest w tym cokolwiek złego, ponieważ my od zawsze jako ludzie uwielbialiśmy kupować dobre, drogie, świetnej jakości, rewelacyjnie wykonane produkty, prawda? I wydaje mi się, że każdy z nas kupując cokolwiek tak naprawdę właśnie tego szuka. I co według mnie mega ciekawe, te produkty luksusowe, te produkty, które do tej pory tak naprawdę utożsamiamy z luksusem, bardzo długo były takimi ponadprzeciętnie świetnymi dobrami. One bardzo długo były wykonywane ręcznie albo w jakichś takich lokalnych zakładach gdzieś niedaleko miejsca, w którym znajdowała się siedziba firmy, albo były wykonywane ręcznie nawet na innej części świata, ale jednak w taki sposób, który dużo bardziej zwracał uwagę na to, jakie szwy są wykonane i czy aby na pewno materiał jest jak najlepszej jakości. Jednak to się zmieniło. Początkowo różnica w cenie pomiędzy dobrem luksusowym a dobrem wykonanym masowo była niby nadal bardzo duża, ale jednak relatywnie trochę mniejsza, ponieważ początkowo, tak jak już wspominałam wcześniej, te dobra luksusowe były wykonywane z dużo większym namaszczeniem, dużo bardziej się ludzie cackali, aby były one właśnie takie, jak miały być. Produkcja masowa pokazała jednak markom luksusowym, iż mogą one produkować dokładnie te same produkty masowo, czyli dużo taniej, no i kto by się na to nie pokusił, skoro biznes jest biznes, nie? Obecnie większość marek luksusowych jest pod skrzydłami dwóch rodzin. Jedna rodzina nazywa się Arnault, a druga rodzina nazywa się Pinot. I te firmy, które powstały, większość z nich, może te najbardziej popularne, powstały na przestrzeni ostatnich 100 lat, ostatnimi czasy stają się coraz bardziej podobne do siebie i coraz bardziej podobne do wszystkich innych firm odzieżowych, zwłaszcza firm fast fashion. Według raportu Clean Clothes Campaign bardzo często te firmy szyją dokładnie w tych samych sweatshopach, w związku z tym możliwe, że sukienka, która jest sprzedawana za $5 w H&M, będzie produkowana dokładnie w tym samym miejscu, w którym będzie produkowana sukienka Balenciagi za $950. No więc jaka? Jaka może być różnica, skoro szyją dokładnie w tym samym miejscu i bardzo często z bardzo podobnych materiałów? No, nie ma tych różnic zbyt wiele. Po pierwsze, high fashion będzie drogie, a fast fashion będzie tanie. Po drugie, high fashion będzie trudniejsze do dostania, ponieważ nie ma sklepów wszędzie i tak naprawdę można to kupić online, ale nie we wszystkich miejscach i dodatkowo to high fashion jest w miarę drogie, więc jeśli nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy, to nadal nie możemy sobie tego kupić. Fast fashion z kolei jest dostępne dla większości z nas, jest dostępne na prawie każdym rogu i wydaje mi się, że tak naprawdę trzeba się starać, aby fast fashion unikać, co mówię z doświadczenia. A, no jeszcze muszę tutaj dodać, bo według mnie to jest niesłychanie ciekawe. Słuchajcie, fast fashion bardzo często będzie udawać, że jest trudne do kupienia, bo będzie na przykład wypuszczać jakąś limitowaną kolekcję albo coś takiego i w związku z tym będzie można odczuć, jakoby te rzeczy były trochę bardziej ekskluzywne i jakoby były trochę trudniejsze do dostania, w związku z tym będziemy bardziej chcieli je kupić, ale warto pamiętać o tym, iż ta prawda nie jest dokładnie tak. Powiem Wam tak,
kiedy ja próbuję sobie kupić jakąś konkretną rzecz z fast fashion, którą kupiłam tam wiele lat temu i wejdę na Vinted, to na ogół jestem w stanie znaleźć dokładnie ten sam model ciucha w moim właśnie rozmiarze, co według mnie sugeruje, iż tych rzeczy jest naprawdę aż tak bardzo dużo, że nie mamy się czym stresować, nawet jak widzimy jakąś limitowaną kolekcję, na pewno gdzieś na nią trafimy. Czy tylko mnie zaczyna się wydawać, że mamy do czynienia dokładnie z tymi samymi produktami, tylko sprzedawanymi 3 razy, albo 4 razy, albo 10 razy drożej? Nie, nie tylko mnie się tak zaczyna wydawać. Okazuje się, że bardzo możliwe, iż właśnie taka jest prawda. Jeśli myślisz, że w sklepach luksusowych znajdziesz tylko i wyłącznie produkty z jedwabiu, to bardzo się mylisz. Ja kiedyś miałam mega jazdę na taką markę, która nazywa się Totemę, która ma mega drogie rzeczy w swoim sklepie, ale potem ta jazda mi się totalnie skończyła w momencie, kiedy zobaczyłam, że produkują z poliestru dokładnie takiego samego, który znajdę w H&M. I ja wiem, teraz znajdą się obrońcy poliestru, będą mi mówili, są różne rodzaje poliestru. Okej, ale poliester to jest poliester, prawda? No więc czemu mielibyśmy kupować te rzeczy z high fashion, pomimo że mamy fast fashion, które oferuje nam prawie to samo, tylko za mniejsze pieniądze? Wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, iż wydaje nam się, że po pierwsze, te droższe ciuchy dadzą nam jakiś wyższy status społeczny i też tym samym sprzedają nam niejako obraz naszego życia, sprzedają nam ideę tego, kim chcemy być i do jakiej grupy społecznej chcemy się wpasować i też właśnie w związku z tym, kupując te ciuchy, niejako wydaje nam się, że właśnie gdzieś tam w jakieś te ramy się wpisujemy. No a jeśli nie mamy pieniędzy, to będzie nam to dawać poczucie, jakbyśmy tak trochę do tych ram społecznych wyższych się mogli podnieść i też właśnie tym samym zmienić swoją sytuację życiową, żyć tym życiem, o którym sobie marzymy i sprawić, że nasza egzystencja będzie po prostu lepsza. Słuchajcie, niestety w ostatnimi czasy wszystko opiera się na sprzedawaniu marzeń i to wszystko stało się dzięki temu, że Nike zrobił to, co zrobił, tak więc podziękujmy teraz Nike'owi za to, iż sprowokował, iż firmy zamiast sprzedawać nam produkty, sprzedają nam marzenia. Dzięki Nike, naprawdę dzięki. No i teraz, wiedząc o tym, że produkty luksusowe są droższe, ale niekoniecznie lepsze w jakości, niekoniecznie lepiej wykonane, niekoniecznie z lepszych materiałów, to czemu w ogóle chcielibyśmy je kupować? Czy jest to możliwe, że kupowanie ciuchów jakiejś konkretnej marki, zwłaszcza takiej marki, która ma logo wszędzie oblepione, tak naprawdę nie sprawi, że podniesiemy nasz status społeczny i wcale nie sprawi, że ludzie bogatsi od nas będą na nas lepiej patrzeć? What is quiet luxury? When a lot of people think of high fashion, luxury fashion, they often imagine something like this. But this is not luxury fashion. That's a billboard. Often, the entry-level products from a luxury brand will be covered in logos and identifiers that allow the consumer to feel like they are part of that brand, they are part of an exclusive club. But often, the wealthiest people wear clothing with no logos at all. And that doesn't mean they're shopping at Walmart. They're often buying quiet luxury, where the luxury aspect comes in the form of incredibly high-quality materials, construction, and reputation. You can look at this picture of Mark Zuckerberg and assume he got that t-shirt from Target. But in reality, that's a custom-made shirt from Brunello Cucinelli, who sells similar shirts, not custom-made, for $650. Because quiet luxury is both unassuming and unattainable. It rejects the desire to show off big logos, and instead appeals to the sentiment of, if you know, you know. Jednym z najlepszych przykładów quiet luxury jest według mnie The Row, czyli firma Mary Kate and Ashley Olsen, czyli tych bliźniaczek z pełnej chaty, która jest świetnym zestawieniem klasycznych fasonów w nowoczesnych formach, w fajnych kolorach, które są uniwersalne i przy okazji warto zwrócić, że bardzo duża część tych ciuków jest wykonana z najwyższej jakości materiałów, z naprawdę takim, no nie wiem, dosyć dużym zadęciem, w taki sposób, że ja na przykład sobie trochę marzę o niektórych z tych rzeczy. Wiedząc teraz o tym wszystkim, pytanie. Czy powinniśmy kupować marki luksusowe? To czemu nie? Róbcie tak naprawdę, co chcecie, jak to niektórzy mawiają. Z drugiej strony, ja osobiście nie uważam większości marek w mediach określanych jako luksusowe za rzeczywiście luksusowe, głównie ze względu na to, że oblepiają swoje ciuchy logo, głównie ze względu na to, że są wykonane ze słabej jakości materiałów. I gdybym ja miała wam doradzać, to raczej mówiłabym, żebyście zwrócili uwagę na to, z czego ciuch jest wykonany i jak jest wykonany, niż od jakiej firmy pochodzi. No ale to jest taka moja własna opinia i tak jak powiedziałam, nie będę wam zaglądać w metki, nie będę sprawdzać, co nosicie. No i takie to było właśnie dzisiaj wideo. Dajcie mi znać, co wy myślicie o markach luksusowych, a tymczasem dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!